wierzącymi. Noga wina ziemi, a skąd święty. Będziemy tu witać, bądź będziemy rozprawiali właśnie z tych tam odnośnie szczęścia. I oby nam się trafiały kolejne postaci. Tego, żebyśmy uczestniczyli w gremiach, w różnych dziełach, potrzeby serca, nie Pozdrawiam również panią Wojtową wraz z patologiem. Podczas dzisiejszej audycji na antenie Radia Maryja podejmujemy temat kardynała Antona Wyszyńskiego. Chcemy poznawać się jego życiorys, w którym przeplata się tak wiele różnego rodzaju wątków i cierpienie i choroba i również wielkim stanu. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, którzy właśnie w tym momencie dołączyli do nas, słuchacze z Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Cieszymy się również tym, że jesteście z nami. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i zapraszam do tego, aby również włączyć się w naszą dzisiejszą audycję poświęconą Jezu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Jakie są wasze drodze spotkania z kardynałem? Czy to osobiste, czy to poprzez lekturę pismy, czy to poprzez może homilię, które ksiądz kardynał wygłosił, czy po prostu poprzez jego sylwetkę, jego niezłomność. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby współtworzyć tę audycję. Za chwileczkę odbieram kolejne telefony, przed tym jednak, jak zazwyczaj o tej godzinie w naszym programie poniedziałkowym, zechciałem wysłuchać serwisu informacyjnego. Z kolei najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja zapraszamy. Politycy i władze Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Strachocinie. Posłowie wzięli udział we mszy świętej, rozmawiali z mieszkańcami oraz wysłuchali koncertu. W przyjętej uchwale podkreślono m.in. potrzebę zwiększenia dostępności komunikacyjnej Podkarpacia poprzez realizację drogi S19, która będzie częścią szlaku Via Carpatia. Posłowie wskazali także na konieczność budowy nowych przejść granicznych ze Słowacją i Ukrainą. Spotkanie miało charakter regionalny i było związane z odpowiedzialnego rozwoju. Prezydent Bronisław Komorowski krytykuje premier Beaty Szydło za politykę migracyjną. Polityk wywodzący się z Platformy Obywatelskiej na antenie jednej z rozgłośni radiowych powiedział, że nie rozumie wystąpień premier, która mówi, że Polska nie przyjmie uchodźców. W jego ocenie to skandal, błąd wizerunkowy, podlizywanie się najgorszej części swoich wyborców. Rząd premier Ewy Kopacz zgodził się w ramach relokacji na przyjęcie kilku tysięcy cudzoziemców. Mieszkańcy Konstancina Jeziorny wzięli udział w referendum na temat przyłączenia ich gminy do metropolii warszawskiej. Pod koniec kwietnia posłowie PiS-u wycofali jednak projekt w sprawie utworzenia metropolii. W związku z tą decyzją kilka podwarszawskich gmin, m.in. Płonie i podjęły uchwały o odwołaniu referendów. By plebiscyt był ważny, potrzebna jest przynajmniej 30% frekwencja. W Kierzycku na Mazurach odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Głównym punktem uroczystości była msza polowa w intencji weteranów. Weteranom wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Następnie odbył się piknik wojskowy. Od lat 50. XX wieku w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 100 tysięcy żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy z Polski. Podczas służby poległo około 120 Polaków. Prezydent Polski Andrzej Duda wziął udział w pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców w Biegarach Śląskich. Głównym punktem uroczystości była
była msza święta. Ksiądz arcybiskup Józef Kuple, metropolita wrocławski, zaapelował o wolne niedziele. W dalszym ciągu czekają na to rodziny, mówił. Co roku do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej licznie przybywają wierni. Uczestników pielgrzymki pozdrowił ojciec święty Franciszek. Ksiądz Tymoteusz Szydło, syn premier Beaty Szydło, sprawował prymicyjną mszę świętą w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinnym Przecieszynie. W Eucharystii uczestniczyła rodzina księdza, w tym premier. Ksiądz Tymoteusz Szydło święcenie kapłańskie przyjął w sobotę wraz z 12 innymi diakonami z rąk księdza biskupa Romana Pindla, biskupa bielsko-żywieckiego. Uroczystość odbyła się w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku Białej. W niedzielę zakończyła się dwudniowa 93. ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Wzięli w niej udział m.in. dyrektorzy i pracownicy szpitali, hospicjów, zakładów opieki zdrowotnej, lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki. Razem z pielgrzymami modlił się ksiądz biskup Stefan Regnant, przewodniczący zespołu do spraw duszpasterstwa służby zdrowia przy Episkopacie Polskim. W sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w archidiecezji krakowskiej odbyło się regionalne spotkanie podwórkowych kół różańcowych dzieci. Z najmłodszymi spotkała się Magdalena Buczek, założycielka podwórkowych kół. Jak podkreśliła, spotkanie w Ludźmierzu przypada w ważnym roku jubileuszu objawień fatimskich oraz 20 lat od powstania podwórkowych kół różańcowych dzieci, a już 11 czerwca dzieci z podwórkowych kół różańcowych dzieci udadzą się z ogólnopolską pielgrzymką do Matki Bożej na Jasną Górę. Radością Kościoła jest głoszenie Ewangelii, powiedział ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą maryjną w Watykanie. Papież wraz z wiernymi zgromadzonymi na placu świętego Piotra modlił się także za ofiary ataków w Egipcie i w Manchesterze. Brytyjska policja zatrzymała kolejną, 12 już osobę w związku z zamachem. W ataku zginęły 22 osoby, a blisko 120 zostało rannych. W zamachu na grupę Koptów zginęło 29 osób. Władze Grodna nie pozwoliły nieuznawanemu przez Mińsk Związkowi Polaków na Białorusi na zorganizowanie akcji w obronie polskich szkół. Demonstracja w Parku Kołoskim była planowana na 2 czerwca. Jej celem miało być wyrażenie sprzeciwu wobec ograniczenia liczby dzieci przyjmowanych do polskich szkół, a także wobec możliwych zmian w białoruskim prawie dotyczącym edukacji. W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wołkowysku, uczy się obecnie około 870 uczniów. Placówki te powstały na początku lat 90. Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 17,5 miliona, czyli o 4,5% więcej niż rok wcześniej, turystów zagranicznych. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Najwięcej przyjazdów turystów zagranicznych odnotowano w województwach małopolskim i mazowieckim. Z kolei najwięcej przyjazdów odnotowano w trzecim kwartale. 5 sondaży opublikowanych z soboty na niedzielę wskazywało na zmniejszającą się przewagę rządzącej partii konserwatywnej nad opozycyjną partią pracy. Wybory parlamentarne odbędą się za niecałe 2 tygodnie. Według najnowszych badań Torysi wciąż mogą liczyć na przewagę pomiędzy 6 a 14 punktów procentowych, jednak w porównaniu z poprzednimi sondażami tych samych firm odnotowali straty od 2 do 6 punktów procentowych. 8 osób cywilnych zostało rannych w wyniku ostrzału miasta Krasnochorivka na zachód od zajętego przez separatystów Doniecka na wschodzie Ukrainy, poinformował MON Ukrainy. Wspierani przez Kreml rebelianci zaatakowali miasto, używając do tego zakazanych przez mińskie porozumienia w sprawie Donbasu systemów rakietowych. Według resortu obrony Ukrainy ostrzał trwał 2,5 godziny. Do 146 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi na zachodniej i południowej Sri Lance. 112 osób pozostaje zaginionych, informują służby ratunkowe. Pół miliona ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia miejsc zamieszkania. Chociaż pogoda poprawia się, synoptycy zapowiadają kolejne deszcze. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych John Kelly powiedział, że możliwe jest rozszerzenie zakazu wnoszenia sprzętu elektronicznego przez pasażerów w bagażu podręcznym na pokład wszystkich samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Argumentuje to istnieniem realnego zagrożenia. Kelly był pytany o możliwość rozszerzenia tego zakazu.
zakazu, który obowiązuje obecnie w przypadku lotów do Stanów Zjednoczonych z 10 portów lotniczych na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i Turcji. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Droga do domu. Być może jutro wkrótce uda się sprowadzić do Polski szczątki Karola Rzepeckiego, pradziadka bohaterskiej Ninki. Polskie władze już rozpoczęły działania w tej sprawie, czytam w naszym dzienniku. Oczekujemy szybkiej ścieżki. O wynagrodzeniach w służbie zdrowia, jej bolączkach i aktualnych wyzwaniach nasz dziennik rozmawia z Marią Bochman, przewodniczącą Solidarności Służby Zdrowia. Wierny przysiędzę, by zatrzeć o nim pamięć, ubecy wrzucili ciało komendanta do nerwi. Wstrząsająca opowieść o Aleksandrze Bednarczyku, niesłomnym z Ostrołęki. Eurowaluta w czyim interesie? Temat, który wywołuje gorące dyskusje. Przyjęcie euro oznaczałoby dla Polski utratę podmiotowości gospodarczej i politycznej, alarmuje na łamach naszego dziennika profesor Mieczysław Ryba. Ciekawa analiza o tym, kto obecnie forsuje wprowadzenie eurowaluty i w czyim interesie. Kulinaria, warzywne inspiracje, zdrowie na talerzu. Jak się odżywiać wiosną, by organizm jak najwięcej skorzystał z sezonowych nawalijek, radzi siostra Teresa. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Później bierze i w nocy. Na dnie Radia Maryja podejmujemy tematy związane z tekstem kalendarza z panem Wyszyńskim. A to z racji, że dzień 28 maja to
Kiewta przypadła 36. rocznica śmierci księdza kardynała. Na wstępie tej drugiej części naszego spotkania wsłuchaliśmy się w wypowiedź księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego po zamachu na Jana Pawła II. Jest to wypowiedź z 14 maja 1981 roku. Oczekiwania, bo oczekiwania naprawdę negatywne.
Słuchajcie, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane po zamachu na Jana Pawła II 14 maja 1981 roku. Te słowa zostały wypowiedziane podczas naszej dzisiejszej audycji. Podejmujemy temat dla kardynała. Chcemy wnikać w jego słowa, w jego również nauczanie, w jego słowa. Chcemy również dzielić się swoim doświadczeniem spotkania z świętym kardynałem, czy to osobiście, czy to poprzez jego homilię, jego nauczanie. Bardzo serdecznie zapraszam również na tych słuchaczy do współtworzenia tego czasu. Tak wielu z nas pamięta księdza kardynała. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże, kto jest z nami, skąd? Jakąś logikę, i potrzeba jednak, że zawsze spodziewałem się,
Wskazuje się do takiej racjonalności charakterystycznej do społeczności rynkowej, gdzie się zachowują określone związki, tutaj pewności są dosyć oczywiste, to sobie się robią bardzo wielkim językiem, ale trudno tutaj znowu o tym kwestii, tak myślę sobie, czy może jakby Prawo i Sprawiedliwość jakiś znowu instrument wymyślił, jak przekonywać, że to może on wybrał z najlepszym kandydatem, że Prawo i Sprawiedliwość on tutaj wygra te wybory. Mamy wybory samorządowe, myślę, że tutaj jest najlepszy test i rozwijamy się Let's go.
zrozumienia krzyża, łaskę mądrości duchowej, która Ciebie kieruje do Kościoła. Czy Ty mnie miłujesz? Pamiętaj, że masz też i dar jedności przez Ducha Świętego. Ten dar, dzięki któremu Ty umiesz porządkować swoje osobiste życie. Wysłaliśmy kolejnego fragmentu z nauczania arcykardynała Stefana Wyszyńskiego. Powróćmy do poszczególnych momentów z życia księdza kardynała. 1930 rok to rok, w którym ksiądz kardynał obronił pracę doktorską na temat prawa Kościoła do szkoły. Następnie lata 1931-1932 prowadził chrześcijański uniwersytet robotniczy, był dyrektorem decyzjalnych dzieł misyjnych. W 1939 roku został mianowany przez kardynała Augusta Grunlanda członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polskim. We wrześniu udał się w kierunku wschodnim na wojnę Tułaczkę. W październiku imiennie poszukiwany przez Gestapo na polecenie biskupa Michała Kozana opuścił Włocławek. Następnie lata 1939-1940 przebywał w Ościszewie, koncentrując się wówczas na pracy naukowej oraz opracowując serię kazań opartych na etyce społecznej. Następnie udał się do Orłówki, podejmując na prośbę księdza Władysława Kornikowicza opiekę duchową nad lubą sióstr i niewidomych dzieci przesiedlonych z Lasek pod Warszawą. Prowadził wykłady i dyskusje dla inteligencji z dziedziny katolickiej, myśli filozoficznej i społecznej. W czerwcu przebywa był kapelanem zakładu dla niewidomych w Laskach pod Warszawą, prowadził wykłady społeczne. 1 sierpnia był kapelanem szpitala powstańczego w Laskach, a także kapelanem Armii Krajowej Okręgu Wojskowego Żuli Bosz. Jak ten czas wspomina, w okresie powstania byłem kapelanem Armii Krajowej i miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i męką ludzką. Pamiętał o pracy oddzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację pod tym warunkiem, że przez cały czas będę przy nim stał. Długie miesiące pracy w szpitalu powstańczym bardzo wiele mnie nauczyły. To więcej niż uniwersytet, bo to głębokie zrozumienie bliźniego, czego się na ogół z książek nie nauczy. Szacunek dla człowieka nabywa się nie wtedy, gdy widzi się go w pozycji bohaterskiej, ale gdy widzi się człowieka w udręce. Słowa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże, kto jest tam i skąd? Pamiętam, że był żegnany pogrzeb, był olbrzymie, że kardynała nazwał, że to był pogrzeb, że kardynała jest królem.
miejsce, 3 miesiące miało być działać w Kubinie. Jedno miejsce w Kłodzie i Nowa. No i nie mogę zapać pani Teresą, również za te wspomnienia, za to podzielenie się tym doświadczeniem osobistego spotkania, chociażby oburze podczas zabierzmowania czy podczas rekolekcji dla studentów, których pani brała udziała. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Maria chwali Pan Bóg serdeczny Ojca. Lata 10 czuję, nie usunęłam, ale spodziewszy się, usłyszałam, że spowiadamy księdza kardynała. Otóż ja w 1969 roku zdawałam maturę i w kościele tego Zbawiciela Majenogi wytypował maturę także z religii i wytypował kilka osób. Byłam zaszczytna, bo znałam, że zostali namiantowo wysłani jako maturzyści na spotkanie z księdzem kardynałem. Dlaczego to mówię, że nie wiem dlaczego to tak utkwiło w mojej pamięci to spotkanie, chociaż miał taką charyzmę, był taki ludzki, spokojny, widzę całą dyskusję nawet wnętrza. Widzę, jak siedział w hotelu, rozmawiał z nami. To było kilka osób zaledwie. Potem czytając jego życiorys, dowiedziałam się, że w tym czasie opiekował się swoim ojcem chorym, że namiotowy był też jego ojciec. I tak to moje wspomnienie jest tak prywatne, takie utknęło mi w pamięci i mam wdzięczność dla biskupa Majewskiego świętej pamięci i dla wszystkich księży świętego Zbawiciela, że mogłam wtedy obcować tak z postacią, która już dawno według mnie powinna, mam nadzieję, że będzie błogosławionym, a potem świętym. Jeszcze chcę powiedzieć, że dużo mógłbym powiedzieć w takim dniu, kiedy wspominamy ostatni sekretarz księdza. Ostatni sekretarz ksiądz Jasencki, który jest rezydentem w dalszym ciągu w Kościele Świętego Zbawiciela. I tak pomyślałam sobie, że muszę tam pójść i kiedyś nie porozmawiać. I uważam, że można byłoby z nim sporo na ten temat mówić. Był teraz chory, ale już jest zdrowszy i nie go pozdrawia, może też słucha. I dziękujemy za to wspomnienie. I czekamy na to, żeby ksiądz kardynał świętej pamięci Wyszyński był wreszcie jakoś, żeby ruszył ten proces. Otóż ruszył, ale sądzę, że już dawno, ja tu mam jedną, uważam, że powinien już dawno być, chociaż i tak jest błogosławiony, jak ten święty zapewne, ale żeby ludzie musieli tego dopełnić. Dziękujemy za to wspomnienie i za to wyświetlone wypowiedzi księdza kardynała mi wspomniał ojcze i z jego dobrym. Dziękuję za to z Bogiem. Kolejnym pięknym wspomnieniem bardzo osobiste wspomnienie spotkania z kardynałem i to życzenie wypowiedziane na życzenia, abyśmy mogli również ze wstawiennictwem księdza kardynała zanosić przy Pana Boga nasze sprawy. Daj Panie Boże, aby tak się stało, aby został wyniesiony dogodnością ołtarzy. Po krótkiej przerwie muzycznej zapraszam do dalszej rozmowy. Za chwileczkę odbieramy kolejne telefony, a teraz niech wróci utwór Zdrowaś Maryja, wykonaną reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Pracę zorganizowanie z dzieckiem, żeby dziecko pochało pracę, ciało, co odznaczę. Żeby dziecko pochało pracę i ojca są pracę, żeby dziecko było dobre. Panie Jezu, ja bym.
wszystko będzie aż tak źle. Rodzice od panów poprosili tak ministra, żeby zaproszono na wrócenie do Narodowego Centrum Matematycznego, żeby zmienić swoją formę na korzystanie z trybu priorytetowym. Jest, tylko Pana Boga nie ma. Ave Maria, jest, wszystko jest. Tylko Pana Boga nie ma. Także wiesz. Nie ma Pana Boga. Trzeba wziąć pod uwagę taką formę weryfikacji, bo można przyjąć, że jeżeli by nie było zbierane Ave Maria, no to bardzo ja nigdzie nie wychodzę. Że jedna osoba nie oddała kilku czy kilkunastu, czy nawet kilku Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Tak, prosimy, kto jest z nami?
skąd powiedział Jarosław. Ale największy uczynnik. Dobrze mi. Panie Marianne, no prosimy. Szczęść Boże. Chciałam wspomnieć właśnie o księdzu kardynale. Tak mi miło, że właśnie o nim jest rozmowa, bo miałam takie szczęście wielkie. Ciągle to wspominam, nigdy nie zapomnę. Było to już tyle lat temu. Także proszę Państwa, myśmy w Częstochowie na jednej górze. Byłam właśnie w tym wówczas 8-9 lat. No a wy się kończyka. Kończyka. Na placu Lalskiej Dziewiątki Katedrowej biskupów, o ile dobrze pamiętam, na wojnie wówczas księdza Karola Wojtyły, papieża naszego świętego. Ksiądz kardynał do nas doszedł, zobaczył mojego syna, on miał beret ze znaczkiem ze szkoły podstawowej, powszechnej jeszcze wówczas. No i zapytał, jak się nazywa, gdzie mieszka. Taki był zainteresowany, bo to przyjechał. I tak z nami poznawiał. Tak naprawdę, tak serdecznie, tak grzecznie. Z wszystkim się przywitał. Była jeszcze moja siostra, siostrzenice, bratowa, z wszystkimi. Myśmy w pierwszej przechowali oczywiście księdza, pobłogosławił nas. I to była wielka jakaś uroczystość. Myśmy byli w przeddzień. Myśmy takie szczęście, że właśnie spotkaliśmy księdza kardynała Wyszyńskiego. No to naprawdę dla nas było to ogromne szczęście. Myśmy się tak cieszyli. Zostaliśmy na następny dzień, bo gdzieś tam staliśmy w alei, żeby zobaczyć księdza, jak miał kazanie kardynała Wyszyńskiego. Po powrocie właśnie to tylko opowiadaliśmy ciągle, jak się widzieliśmy z księdzem kardynałem Wyszyńskim, że się z nami po prostu witał. Zazdrościli nam, że myśmy się z nim widzieli i właśnie zawsze go tak kochałam, podziwiałam w ogóle jego postępowania, jego kazanie, każde słowo zawsze wyważyłam. Myślałam nad tym i do tej pory, kiedykolwiek widzę go, czy w telewizji, czy czytam, gdzieś, czy oglądam, to ksiądz kardynał Wyszyński dla mnie to jest, no, to jest symbol, jakiś ten człowiek wielki, święty człowiek, naprawdę kocham go, bardzo go lubię, bardzo go podziwiam i cieszę się, że taka audycja jest właśnie dzisiaj o księdzu kardynale Wyszyńskim, że o nim się wspomnę, bo ciągle te wspomnienia są, bardzo często ciągle modlitwy i modlę się o niego. I naprawdę taki człowiek, jak był ksiądz kardynał Wyszyński, to naprawdę trzeba czekać, bo potem mieliśmy właśnie naszego kochanego papieża Ojca Świętego Karola Wojtyłę, takiego wspaniałego. I kardynał Wyszyński to było dwóch takich cudownych ludzi w naszym życiu, z których możemy być naprawdę bardzo dumni. Nikt nam tego nie odbierze, takich ludzi kochanych. Te rodziny najczęściej, najwięcej w Polsce by było wtedy bardzo dobrze. To był człowiek, który mówił wszystko, co czuł, co wiedział, o co chodziło. Ludzie wszyscy słuchali, płakali i rozważali jego słowa, rozważali, bo to były tak mądre słowa, tak trafiały do serca, do każdego człowieka. Nawet właśnie do dzieci. Mój syn ciągle też wspomina, wówczas już 60 lat przeszło. Tyle czasu. Ale to było bardzo miłe, bardzo przyjemne, bardzo i tego się nigdy nie zapomni, że tak się widzi z nim blisko. I po prostu rękę uścisnął, przywitał się. No, to jest niezapomniane, dla mnie niezapomniane. Tak kochany człowiek. I bardzo jestem wdzięczna, że mogłam się znaleźć w tej audycji, że mogłam powiedzieć, że z takim pięknym człowiekiem, mądrym, wyśmienitym, wybranym przez Boga mogłam porozmawiać. Rozmawiał z nami normalnie. Pytał się skąd, po co, jak przyjechaliśmy. No, naprawdę to jest
jedno pomyślenie, a jednak to widzimy. Cieszę się bardzo serdecznie, serdecznie chciałbym zadokumentowania za tą piłką pacjentów magnetycznych, że im mógł zapłać. Pani Marian, no to my dziękujemy również za to wspólnie osobistego spotkania z kardynałem, za te słowa, które pani wypowiedziała i również wspomniała o tych wspaniałych, pięknych słowach księdza kardynała. Zanim biorę kolejne telefony, wsłuchajmy się jeszcze na fragment wypowiedzi księdza kardynała. Wszystkie działania, które są podjęte w życiu Mariusza, które będą ci mówili, jakiś tam jest, podobno żyje, chociaż ma, a on żyje. On żyje w swoim kościele i on właśnie ciebie nieustannie poucza o tym, że masz Ojca w niebie, że masz Twojego odkupiciela, który nabył Ciebie przed ze mną krwią swoją. I że masz jeszcze innego nauczyciela i pocieszyciela Ducha Prawdy, którego posłał Ci Jezus, mój Ojca. To są wszystko Twoje dary z tymi darami. Dziecko Boże, idziesz w życie. To ta siedmi prac. Jakąkolwiek wybierz, czy będziesz dalej studiować, czy rozpoczniesz pracę, będziesz musiał pamiętać, że jest ktoś, komu Ty nie jesteś obojętną. Kto Ciebie kocha, chociaż może liczysz na miłość ludzką, może być ona szczęśliwa lub zawodna, a jest ktoś, kto Ciebie kocha tak, że na tej miłości się nie zawiedzisz. To jest miłość Ojca, który Ciebie obdarzy. To jest łaska Chrystusa, który Ciebie wyzwolił i dał jedność w duszy. Oto są te moce, o których Wy, Dzieci Boże, chcieliście pamiętać. Która jest początkiem Waszego dojrzewania duchowego. Dlatego też, jak Chrystus do uczniów powiedział do Was, muszę tu powiedzieć, miałbym jeszcze wiele Wam do powiedzenia, ale teraz wszystkiego nie możecie pojąć. Przyjdą chwile życia, trudne lub szczęśliwe, i wtedy przychodzi nowe zrozumienie, nowa świadomość. I w Waszym życiu tak będzie. Chciałbyście odpowiedzi na różne pytania zaraz dziś, natychmiast, a na to trzeba poczekać w swoim czasie. Ale też trzeba pamiętać o tych zasadniczych, podstawowych darach, które już otrzymałyście. I dlatego pójdziecie w dalsze wasze życie, niosąc w sobie miłość Boga Ojca, łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w duszy. Tymi mocami teraz was na dalszą poszukiwanie błogosławię. Kolejny z fragmentów homilii księdza kardynała. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Cześć Boże, Pani Władysława. Ja muszę się pochwalić, strasznie jestem dumna z tego. Obie moje córki kończyły te starsze, kończyły liceum ogólnokształcące w Pobieskach. To było prowadzone przez siostry sortanki. I tam była taka zasada, ta moda, czy no tak, nie wiem jak to powiedzieć, że tam zawsze przyjeżdżał na, zapraszali księdza, kardynała na studyniówkę młodzież, bo tam były same dziewczynki, zapraszały go na studyniówkę i on później na studniówkę oczywiście nie przyjeżdżał, ale później przyjeżdżał do szkoły i córki, obydwie moje córki, bo wszystkie dziewczyny tam dostawały od niego Pismo Święte podpisane i obie mają Pisma Święte, mają taką pamiątkę.
pięknie. Ja się spotkałam z nim, bo wtedy też jednego razu przyjechałam do Kuchni, schodzili swoje nóżki, przyjechałam tam. Mówią mi, nie ma dziewczyn, bo są wszystkie na spotkaniu w Gnieźnie. Właśnie z jego nędzią kardynałem Szyjki. No więc jak już przyjechałam tutaj jeszcze z tej strony z Wrocławiu, Łódzczywina, przyjechałam tam do tego do powiedzieć, więc nie będę jechała do domu. Wsiadłam w pociąg, pojechałam do Gnieźna i właśnie byłam wtedy, też przyszłam do kościoła, do tej katedry, byłam na tym kazaniu, słuchałam, pamiętam te jego słowa. Ja krótko będę mówił, ja nie będę długo mówił, ja krótko będę mówił. A zaczęliśmy śmiać, nie wiedziałam do czego. Chodzi o to, że on właśnie długo mówił, ale tak się przyjemnie tego słuchało. A z tego Pisma Świętego jedna i druga są bardzo dumne, no i ja też strasznie taką mają pamiątkę podpisaną na ręce i tak chyba się nie dodzwoni. Ale tak mi było szkoda, że ja nie mogłam tego powiedzieć, że mamy taką pamiątkę od niego. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże. Panie Władysławo, szczęść Boże z Panem Bogiem. Niech również ta pamiątka mobilizuje do modlitwy w intencji tego, aby ksiądz kardynał został jak najprędzej ogłoszony po usławionym święty. Dobrze, dobrze, powtórzę. To dziewczyno, niech też się modlę, chociaż jedna jest teraz chora, ale wiem, że będzie wszystko dobrze. Szczęść Boże z Bogiem. Niech tak się stanie z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Panie Władysławo bardzo serdecznie. Ta sprawa pokazuje, że potrzebna jest... Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Halo? Tak, prosimy, kto jest z nami? Halo? Tak. No ja. Bardzo nam miło. Czekałam, a jak pani ma na imię? Jadwiga. Właśnie, pani Jadwiga. Jadwiga Zerblonga. Obudzona, szczęśliwa. Tematu bardzo. Nie chciałabym, bo chyba za mało mam edukacji wypowiadania się na temat taki bardziej szczegółowy. Niemniej jednak ja całym swoim jestestwem, swoim życiem po prostu dziękuję Bogu, że właśnie w chwili obecnej wracamy do tych korzeni, do tych spraw, które dla Polski najwięcej znaczą. I w związku z tym, Ojcze Dawidzie, proszę przyjąć to nie jako kadzenie, ale stwierdzenie, że jak ojciec powiedział o tym swoim przeżyciu w tym złym stanie zdrowia, to ja teraz wszystko rozumiem, bo ja kiedyś na falach ja zazwyczaj czynię to tak, jak czuję. Powiedziałam, że chylę, że po prostu chylę czoło przed ojca charyzmą, może nawet nie charyzmą, bo wiedziałam tylko z osobowością. Panie Jadwigo, Panie Jadwigo, serdecznie dziękujemy Pani za również za dołączenie się w naszą dzisiejszą audycję. Te słowa też zachęty do pracy. Niech może jednak na antenie wybrzą jeszcze słowa księdza kardynała, bo to zostały nam 2 minuty tej części audycji. Za chwileczkę kolejne sprawy, między innymi serwis informacyjny, wspólna modlitwa, a także czas na zasłuchania, zamyślenia majowe z księdzem biskupem Zawitkowskim. Niech wobec tego jeszcze w tym czasie wybrzmi głos księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. To w szczególny sposób wymaga przypomnienia. A gdy przypomnienie nie skutkuje,
do tego tematu za chwilę. Na razie prośba nie pomaga. A my wrócimy do tego tematu już po serwisach i do tematu tego, czy to jest sprawa rzeczywiście polityczna, czy wystarczy, jak nie jest. Do usłyszenia. I mówić wyraźnie wszystkim, od kogo to zależy. Tu Polskie Radio 24, minęła 17.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Poseł PiS, Jacek Szczepko, informował, że ekshumacja jego żony Aleksandry Nawalnej wykazała, iż w tej samej trumnie pochowano szczątki także innych osób. Po Aleksandra Nawali świat była wśród 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Jacek Szczep ocenił w tego info, że skala nieprawidłowości przypadków pasażerów i członków załogi Tupolewa okazuje się coraz większa. Pierwsza informacja, która do taka, że były w trumnie żony szczątki też innych osób. Wiem, że podobne sytuacje się zdarzały wcześniej. Nie myślałem przed paru miesiącami, że będzie to zjawisko aż tak szokujące. Ale dziś przekroczona została pewna masa krytyczna, to co widzimy w przypadku ekshumacji panów generałów. Po prostu bezładnie. Ja mam poważne podejrzenie, że w przypadku generałów nie było to celowa działanie, żeby wcześniej podnieść szczątki generałów natowskich. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzień wcześniej pojawiła się informacja o fragmentach innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. W związku z nieprzeprowadzeniem w Polsce sukcesów ofiar katastrofy smoleńskiej prokuratura Krajowa przesłuchała byłą premier Ewę Kopacz. Została wezwana prokuratura świadka w sprawie niewypełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych i utrudnianie postępowania przestępczego, między innimi poprzez nieprowadzenie sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Po zakończeniu przesłuchania prokurator powiedziała dziennikarzom, że decyzja w sprawie przeprowadzenia sekcji nie leżała w jej kompetencjach. Jak mówiła była premier, kolejny z fragmentów wypowiedzi księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego wyłożonej w 1974 roku.